Siemanko, z tej strony Araulen. Witam was w kolejnym odcinku z SF-a 2014 Platinum Edition, edycja premium. W dzisiejszym odcinku sobie wyjechaliśmy w pole, w łąkę właściwie. Kupiłem sobie kosiareczkę i generalnie kupiłem sobie też pługi Lemkeny szóstki. Sprzedałem czwóreczki. Kupiłem sobie też przyczepę na bele oraz traktor z turem, żeby zjeść i sprzedać te bele, które sprasowaliśmy na poprzednim odcinku. Trawa to coś nowego, co weszło w SF-ie 14. Chciałbym wreszcie to przetestować. Wiem, że to samo robimy w farmingu na multi, ale generalnie teraz jest taki sezon... generalnie teraz jest taki sezon sianokosowy, póki jeszcze żniwa się nie zaczęły, więc myślę, że fajnie byłoby to tak na maksa wykorzystać. Więc rozkładamy podobnie naszą kosiarkę i ją odpalamy. Rozpocznij koszenie. Generalnie ta kosiarka jest dosyć głośna i nie mam bladego pojęcia, z jaką prędkością się kosi. Aha, i muszę najpierw pole kupić, spoko. To podniosę ją, wciśnij enter, by kupić pole, łączny koszt 15 tysięcy, ok. Cofamy. Opuść, włącz, jedziemy. Na jakim tutaj... czemu to nie kosi? Teraz załapało, dziwne. Chyba nie umiem tym kosić do końca. Dobra, jademy do przodu. Za szybko chyba nie jadę. Jeśli jadę za szybko, to mnie oświećcie. I czemu, kurczę? Aha, za daleko, okej. Kurczę! To jest strasznie upierdliwe. Okej. No nic, może jakoś to skosimy. Trzeba to przetestować. I dajcie znać w komentarzach, jaką ja prędkością w ogóle powinienem kosić. Okej, jestem z powrotem, miałem pilną sprawę do załatwienia. Kosimy dalej, mam nadzieję, że bez failów. Tak generalnie wygląda trawa, którą kosimy. Nie taki zły widok, chociaż mogłoby być oczywiście lepiej. Wrzucę sobie ten pomad, niech mi jedzie z całą prędkością. Kurczę, jakieś mam dziwne wrażenie, że to dopiero po czasie się pojawia ta skoszona trawa. Ale może się mylę. Zaraz, teraz nakręcimy. Okej. W ogóle zaczęły się wakacje. Jakie macie plany, co? Wyjeżdżacie gdzieś, siedzicie w domu, pracujecie, farma, ta prawdziwa, bądź wirtualna, co tam preferujecie. Piszcie w komentarzach, chwalcie się, po raz pierwszy możecie się chwalić do woli. Ja osobiście wyjeżdżam w góry, drugi albo trzeci tydzień lipca, postaram się wam na ten czas jakiś filmik wrzucić, który by wam się tam później automatycznie opublikował, żeby nie było przestoju na kanale. Na Facebooka, facebook.com/raulenplay też powinienem zajrzeć i być z wami w jakimś tam kontakcie. Możliwe, że jakieś fotki się pojawią, ale tego nie wiem, bo mój telefon generalnie... I czemu ja mówię cały czas generalnie? Muszę się nauczyć mówić generalnie cały czas. Mój telefon kiepskie fotki robi i nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Na Instagrama czy czegoś tam się nie spodziewajcie, bo mój telefon ma niesamowite tylko 170 mega pamięci wolnej i ciężko to wszystko utrzymać, nawet mając multimedia na karcie z microSD. A takie coś jak Instagram po prostu zajmuje mi zbędne miejsce na dysku. Okej. Co mnie sprawnie nam to idzie? I czemu tu... Zaraz. To jest trawa czy ziemniak? What the fuck? LOL?
mam wrażenie, że to jest trawa, pisze ziemniak. Jeszcze takich rzeczy nie widziałem, ale spoko. Spoko, jakieś niedopatrzenie. W każdym razie mamy już 20% zebrane. Co na półtora przejazdu? Nieźle. Raz, dwa, to skosimy. Co tam jeszcze mogę powiedzieć odnośnie tych spraw organizacyjnych, które w zasadzie powinienem ogarnąć w jakimś vlogu albo audiologu, ale mi się nie chce i wiem, że CFA najwięcej osób ogląda i tutaj mogę o wszystkim informować. Może jeszcze co do innych serii na moim kanale. FS na multi będzie się pojawiał co jakiś tam czas, mamy kilka odcinków do przodu nagrane. Jeszcze będziemy nagrywać, póki Matt nie wyjechał. I później już, gdy Matt wyjedzie, a odcinki na zapas nam się skończą, to ogarniemy jakąś czwartą osobę inną do ekipy. Liczę, że to wam się spodoba, bo nie będzie przestoju, a FS na multi z każdym składem, byleby Husiek był, nie będzie się nudził, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Teraz skosimy dalej pięknie. Myślę, że to skosimy na tym odcinku, tak? A w następnym już ogarniemy jakieś roztrząsanie i te pierdoły, bo czas leci, a nie chcę poza te 15 minut wykraczać. No, zostało nam 20% do skoszenia. I tak, da się oddalić. Nie da się bardziej oddalić. Tak wygląda skoszona trawa w symulatorze Farmy 2014. Nie powala to, ale myślę, że aż tak źle, tragicznie też nie jest. Choć oczywiście, wiadomo, mogło być lepiej. W każdym razie zaraz to skosimy. Zobaczę, bo kurczę, ze stopera nie ogarnąłem. Ale może podjedziemy jeszcze do sklepu. Zobaczymy, w jakiej cenie są przetrząsarki i możliwe, że jeszcze to przetrząśniemy, żeby już sobie skło. No jeszcze zobaczymy. W każdym razie chciałem jeszcze właśnie zapytać, dopiero co zaczęły się wakacje, ale czekacie na Gamescom? Odbędzie się on jakoś pod koniec sierpnia w Niemczech, jak co roku zresztą, w Kilonii. No i zastanawiam się, czy czekacie, czy macie jakieś produkcje i tak dalej, które by was interesowały. Podejrzewam, że za dużo jeszcze nie ma powiedziane na ten temat. Gamescom niestety staje się coraz mniej chętnie odwiedzany przez tych dużych producentów, ale niektóre różne perełki można tam znaleźć. Wiem, że kilka ciekawych produkcji będzie tam zapowiedzianych, zaprezentowanych. Podejrzewam, że Giants też będzie ze swoim farmingiem. Czekacie i chcecie ujrzeć jakiś gameplay z farminga? Jak w ogóle podchodzicie do farminga? Co o nim sądzicie? Mówię o 15 oczywiście. Jak myślicie, co z tym lasem? Przyda się? Nie przyda się? Jest wam to obojętne? Czy może uważacie, że powinni ogarnąć coś innego zamiast w ogóle tego lasu, na przykład sadownictwo, warzywnictwo, bądź jakieś tam nowe zwierzaczki i tak dalej. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem tego szczerze mówiąc ciekaw, zwłaszcza co sądzicie o sadownictwie. Czy według was czegoś takiego brakuje w symulatorach farmy, czy może jednak przydałaby się inna rzecz, której nie ma żaden symulator farmy, ani SF14, ani seria Agrar Simulator, ani Farming. Coś, co chcielibyście, co uważacie za potrzebne takiej grze, a jednocześnie nie występującego. Dajcie znać. Jestem tego po prostu bardzo ciekaw, zwłaszcza, że siedzę w tej tematyce troszeczkę i mnie to interesuje. Nie piszcie takich oczywistych rzeczy jak na przykład gleba 3D i tak dalej, bo to jest
dosyć oczywiste, że w końcu postęp jest konieczny. A tak naprawdę nie wiadomo nawet, czy ten farming będzie miał tą glebę 3D, co jest dosyć takim niespodziewanym wynikiem, bo ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że po prezentacji na E3, że Giant zaprezentuje coś więcej niż tylko trailer ukazujący las i nic więcej. Ale cóż, tak pokazali. Jestem ciekawy, co nam ciekawego jeszcze zaprezentują i czy być może nie pojawi się jakaś konkurencyjna produkcja. Kto wie, czy coś się tam nie pojawi. Czy Giants swoim farmingiem nie zyska jakiegoś sensownego, godnego przeciwnika. Wszystko się okaże. Piszcie. Co tam uważacie na temat Gamescomu, na temat farminga, na temat co tak w takiej grze powinno się według was znaleźć. My tu klikamy inne i tu są kosiarki, tu jest grabiarka. Nie ma roztrząsarki, tylko jest grabiarka. No nic, to w takim razie ogarniemy to sobie w następnym odcinku. W dzisiejszym to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, odcinek krótki, ale myślę, że treściwy. Taki luźna pogadanka. Dzięki za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod nim, a także zasubskrybować mój kanał, co mega motywuje do dalszej pracy i w ogóle, i nie dostaję hajsu za to, żeby nie było. To by było na tyle. Cześć!